Ten fragment książki czytam specjalnie dla Julki, Henryczka, Weroniki i Helenki. Maria Werycho Las Dwa czyrzyki. Była wiosna. Słonko dobrze już grzało. Listki na drzewach rozwinęły się, a strumek płynął tak żwawo, jakby cieszył się, że mu z wiosną dużo wody przybyło. Na wierzchołku wysokiego drzewa w lesie siedziały dwa małe ptaszki. Jeden był prawie czarny, miał tylko grzbiet żółto-zielony, piersi żółte i podbrzusze białe. Drugi był podobny do niego, tylko od spodu miał piórka żółtawo-białe z ciemnymi prążkami. Ptaszkami tymi były czyżyki. Ciercir! mówi ptaszek jeden, czyś nigdzie nie znalazła dobrego drzewka? Owszem, widziałam ładną, rozłożystą, wysoką brzozę, zdaje mi się, że na niej można gniazdko dobrze umieścić? Ale gdzież tam, moja kochana, czy nie wiesz, że lada wietrzyk gałęzie brzozy rozwieje i nasze gniazdko dostrzeże ptak lub zwierzę drapieżne. Sądzę, że nic z tego nie będzie. Trzeba lecieć do iglastego lasu. Może się tam prędzej co znajdzie. I poleciały czyrzyki do innego lasu. Tym razem były szczęśliwsze, bo prędko ujrzały ulubione drzewo swoje, dużą jodłę. Szybko pofrunęły i usiadły na jej wierzchołku. To mi drzewko, jakie gęste, jaki widok stąd ładny. U spodu strumyk płynie, naokoło drzew iglastych pełno. A więc zabierajmy się do roboty, mówi drugi czyżyk. Inne ptaszki już mają gniazdka pouścielane. I wzięły się ptaszki do pracy. Na samym wierzchołku drzewa wybrały cienkie gałązki, uplotły z nich gniazdko, poszczepiały suchą trawą, pozatykały mchem szparki, a wokoło poprzykrywały porostem. Z innych gałązek zrobiły rodzaj daszku nad gniazdem jako ochronę przed deszczem. Odpocznijmy teraz trochę. I ptaszki usiadły na gałązce, ale ciągle myślały o swoim przyszłym mieszkaniu. Już mamy gniazdko prawie wykończone. Musimy je teraz czymś zapełnić wewnątrz, aby naszym pisklątkom było wygodnie i miękko. Z tym będzie trudniej. Gdzie tu znaleźć co miękkiego? Nawet mech jest za twardy. Lećmy znowu w świat, może co znajdziemy. Pofrunęły czyżyki, każdy w inną stronę. Jeden z nich długo nie wracał, już słoneczko się zniżyło, już wieczór nadchodził, a czyżyk nie przylatywał. Drugi ptaszek siedział przy gniazdku i bardzo był robotą zajęty. Cirr, cir, cir! zawołał nareszcie drugi czyżyk, wpadając zadyszany do gniazda. Cir! — odpowiedziała mu towarzyszka, cóżeś tak długo nie wracał, mój drogi. Bałam się, czy cię jakie nieszczęście nie spotkało bo też moja droga miałem pełno przygód. Latałem tu i ówdzie, szukając jakiegoś puszku i nic znaleźć nie mogłem. Nareszcie patrzę, na polu leży kłębuszek wełny. Chwytam go czym prędzej i unoszę w powietrzu. Wełna była bardzo gruba i poplątana, więc usiadłem na gałązce i zacząłem ją rozskubywać. Kiedy już kończył robotę, a dobrze się namęczyłem, bo mnie aż dziób zabolał i o małą pazurków nie połamał, wtem wiatr porywa moją wełnę. Lecę za nią, a wiatr unosi ją coraz prędzej, coraz wyżej. Wyprężyłem skrzydła, pędząc, co sił starczy. Postanowiłem bowiem nie wracać bez wełny i może bym nie wiedzieć, jak długo ją ścigał, gdyby nie wysoka sosna, o którą się wełna zaczepiła. Mam cię nareszcie myślę. A tu znowu bieda, gdyż wełna tak się zaczepiła o igły, że nie było sposobu wydobyć jej stamtąd. też urwałem parę kawałków i przynoszę choć tę odrobinę. Ale co widzę? Ty masz całe gniazdko wysłane i tu jak mięko. Co ty masz takiego? O, mnóstwo rzeczy. To jest puszek, który znalazłam na polu, tam dwa piórka sowy leżały w lesie, a to pajęczyna, widzisz, jaka mięciuchna? Na naszym drzewie tuż, tuż była, więc ją zabrałam. Pająk się strasznie rozgniewał, wyskoczył, a ja go cap i schrupałam. Dobrze się urządziłaś, nie zmęczyłaś się tak jak ja, a zrobiłaś więcej. Może ci już wełna niepotrzebna? Przyda się, połóż ją z boku. A teraz możemy sobie odpocząć, bo już bardzo późno. Usiadły ptaszki w swoim nowym domku i zasnęły. Nie słyszały, jak deszcz padał, jak wiatr wył, jak puszczyk krzyczał. Czy rzykom było ciepło i dobrze. Na zajutrz bardzo wcześnie obudziły się ptaszki. Wyfrunęły z gniazdka i zaczęły się rozglądać na wszystkie strony. To wzlatywały na sąsiednie drzewa, to siadały na ziemi, to wchodziły na gałęzie jodły. O, dobrze nam tutaj, chyba żaden drapieżnik nie dojrzy naszego domku. Gniazdko rzeczywiście było zręcznie zrobione i tak ukryte, że nikt by się nie domyślił jego istnienia. Było zupełnie schowane w gałęziach i porostach tej samej barwy co one. Cieszyły się czyrzyki bardzo, że się im tak gniazdko udało. Cieszyły się tak bardzo, że z radości skakały po gałązkach, kwiliły, świergotały, ciągle ze sobą rozmawiając. Nareszcie jeden z nich usiadł na cienkiej, wystającej gałązce i zaczął śpiewać. Z początku po cichu, a potem coraz głośniej, coraz piękniej, coraz donośniej. Dziwił się ogromnie drugi czyżyk. Słyszał nieraz czyżyki, ale tak ładnie śpiewającego nigdy. Usiadł więc na drzewku w pobliżu i słuchał. — Jaki on piękny! — myślał sobie. — ten mój czyżyczek. Jak się lśnią jego zielonawe piórka na grzbiecie, albo te żółte na spodzie, główkę zaś zupełnie ma czarną. O, nie ma chyba piękniejszych ptaszków na świecie jak my czyżyki. Ja chociaż jestem także czyżykiem, ale się z nim porównać nie mogę. Na grzbiecie zamiast ładnych, zielonych piórek mam jakieś szarozielone. Na spodzie znowu białe, a boki całe pstre. I głosu wcale nie mam. Próbowałem parę razy zaśpiewać. Chwilę, chwilę, a dalej ani rusz. Czyżyk smutnie spuścił główkę i zamyślił się. W tym, jakby mu coś nowego przyszło do głowy, frunął i poleciał wprost do gniazdka. Czyżyk na gałązce wciąż śpiewał i śpiewał, głos jego rozlegał się daleko po całym boże. Nareszcie skończył. Obejrzał się wokoło, lecz nie dojrzał swej towarzyszki. Poleciał w jedną i w drugą stronę. Nie ma! Chciał lecieć dalej, ale wprzód zajrzał do gniazdka i zobaczył Czyżyka siedzącego spokojnie. Przecież jesteś, zawołał. Sądziłem, żeś dziś odleciała. Co robiłaś przez ten czas? Siedziałaś? Ptaszyna nic nie odpowiedziała, podniosła skrzydełko, a pod nim zobaczył, czy rzekł ładniuchne jajeczko. Cóż to była za radość? Co za gwar? Kwilenia i świergotania nie było końca. No ale chodźmy na obiad, musisz być bardzo głodna, bośmy z radości gotowi o jedzeniu zapomnieć, a przecież od rana nie mieliśmy nic w dziobkach. Zaraz, kochanku, odpowiedział czyżyk. Przykryję tylko moje jajeczko. I ptaszyna wydobyła z piersi trochę piórek, włożyła je do gniazdka, a odlatując, oglądała się parę razy, czy się kto nie zakrada. Tak przeszło kilka dni. Jeden czyżyk wyśpiewywał wciąż, a drugi jajeczka składał. Wszystkie jednakowo bladozielone, z ciemnymi kropeczkami. Było ich teraz w gniazdku aż pięć. Teraz czyżyk nie odlatywał z gniazdka tak często. Poleci na chwilkę, zje parę robaczków i wraca, czym prędzej. Drugi ptaszek nie odstępował swej towarzyszki, śpiewał jej i znosił pożywienie. Pewnego ranka samiczka siedząca na jajkach posłyszała jakiś szelest pod sobą, podniosła skrzydełko i zobaczyła, że z jajka wychodzi malutkie piskle. Ciercier, zawołała mamusia na Czyżyka, ale Czyżyk nie słyszał. Ciercier, cir! -cir – zawołała znowu z całych sił. Cir -cir". Przestraszony czyżyk przylatuje co tchu. Sądził bowiem, że jakie nieszczęście spotkało jego towarzyszkę. Zobacz, zobacz prędzej! Mamy już pisklątko! Patrz co za maleństwo! Golusieńkie! A dziobek taki żółciuchny! Pisklę tymczasem wydobyło się z jajka, szeroko otworzyło dziobek, zakwiliło cieniutkim głosem. Pi, pi, pi! Głodne biedactwo! Zaraz, kochaneczku, przyniosę ci śniadanie! Prędko poleciał tatuś czyżyk. A mamusia przykryła znowu pisklątko skrzydełkiem, żeby mu nie było zimno. Po chwili wrócił czyżyk z muszką w dzióbku i włożył ją do dzióbka swego pisklątka. W parę dni ze wszystkich jajeczek wylęgły się pisklątka, a otwierały szeroko dziobki i wołały jeść, jeść, jeść! Rodzice mieli dużo pracy. Dzień cały latali za żerem, czasem sami byli głodni, a dzieciom swoim przynosili to ziarnko, to muszkę. Pisklątka rosły zdrowe i tłuste piórek miały dużo na całym ciele i nawet skrzydełka im wyrosły. Cieszcie się, mówił raz czyżyk przylatując do gniazdka, widziałem pole zasiane konopiami. Na jesieni, jak dojrzeją, będziemy mieli ucztę. Tylko trzeba, żebyście się nauczyli wpierw fruwać. Od spróbujemy podnieście główki do góry i ruszajcie skrzydełkami. Pisklątka podniosły główki, ale w żaden sposób nie mogły równo skrzydełkami poruszać. Każde się starało, jedno po drugim. Właziły na siebie wzajemnie, deptały się po główkach, uderzały skrzydełkami. Pisk wszczął się taki, że ojciec nareszcie powiedział dosyć już tego na dziś, jutro spróbujemy znowu, a teraz polecę po ziarenka dla was i pofrunął. Czekały pisklątki na ojca, czekały na smaczne ziarenka, które im przynosił, ale jakoś nie było go widać. Czekały długo, nareszcie zaczęły piszczeć. Mamusia też była niespokojna. Wzlatywała wciąż na gałązki, na wierzchołek drzewa, wyglądała swego towarzysza, ale Czyżyk nie wracał. Zaczęło się ściemniać. Zimny wiatr powiewał. Nad lasem unosiła się mgła. Mamusia Czyżyk wskoczyła do gniazdka, przygarnęła swoje pisklątka, przykryła je skrzydełkami, żeby się nie pozaziębiały. Pisklęta głośno krzyczały za tatusiem, ale powoli, powoli uspokoiły się. I zasnęły. Mamusia tylko oka nie zmrużyła. Czekała na Czyżyka. Na drugi dzień Czyżyk także nie wracał. Przeszło kilka dni. Mamusia sama musiała nakarmić całą gromadkę. Zmęczona, czasami bez sił prawie, padała w gniazdko. Pisklątka starały się jak najprędzej nauczyć fruwać. Przypominały sobie nauki i przestrogi ojca i z każdym dniem robiły większe postępy. Już mogły z jednej gałązki na drugą przelatywać. Nareszcie jednego dnia cała gromadka wyruszyła na dalszą wycieczkę. Odpoczywając co chwila, doleciała do brzegu lasu. Tu wskazała mamusia, gdzie mają szukać oleistych nasionek, gdzie pączki żywiczne zrywać, gdzie jakie muszki łapać. Pisklątka zrozumiały mamę doskonale. Rozleciały się na wszystkie strony. Jakby to ojciec ucieszył się, widząc swój drobiazg tutaj. Takie wędrówki odbywały się coraz częściej. W końcu codziennie. Młode czyżyki fruwały już zupełnie dobrze. Każdy z nich sam sobie pożywienie wynajdywał, a jednak nie rozlatywały się jak inne ptaki, trzymały się zawsze razem. Tak przeszło lato i nadchodziła jesień. Ptaszków we w lesie było coraz mniej, odlatywały do cieplejszych krajów. Muszki też jedne wymierały, drugie gdzieś się kryły, kwiaty zaczęły usychać. Nie wróci już pewnie wasz ojczulek, mówiła stęskniona mamusia czyżyków. O te drapieżniki, sowa lub orzeł porwały mi towarzysza. Czy rzyki wybierały się także w drogę? Czy także polecimy z innymi ptaszkami? pytały matki. Nie, kochaneczki, tamte ptaszki lecą bardzo daleko, a my tylko przeniesiemy się do sąsiedniego iglastego lasu. Czemu, mamusiu? Kiedy tu tak nam dobrze. Dobrze w lecie, a w zimie z głodu pomarlibyśmy. W tamtym lesie znajdziemy dosyć pożywienia. Są tam na drzewach małe szyszeczki czarne, a w nich ziarenka. Zobaczycie, jak wam będą smakowały. Wkrótce potem czyżyki pożegnały swoje gniazdko i odleciały. Dni były coraz zimniejsze, już i śnieg pruszył, ale słonko jeszcze grzało i czasem bardzo jasno świeciło. W taki jeden dzień mama czyżyk siedząc na leszczynie usłyszała jakiś donośny śpiew. Któż to mógł być? Myśli sobie, przecież wszystkie ptaki śpiewające odleciały, a te, które zostały, nie śpiewają w zimie. Śpiewa, śpiewa, głos podobny do głosu czyżyka, tylko jeszcze piękniejszy. Nie namyślając się długo, poleciała. Na wysokiej topoli siedział śpiewak. Poznała mamusia Czyżyk, co to był za ptak. Jak strzała przyfrunęła do niego, był to czyżyk, 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 tatuś i pisklątek. Co było radości, co gwaru, trudno powiedzieć. Prędko i młode czyżyki nadleciały, a radości nie było końca. Mój drogi, powiedziała nareszcie mamusia Czyżyk, opowiedz nam, co się z tobą działo i gdzieżeś się chował przez ten czas? Dobrze, odpowiedział tatuś Czyżyk. Opowiem wam wszystko, co mnie spotkało. Kiedy m wówczas poleciał pożywność dla dzieci, widzę tuż przy strumyku leży dużo ziarenek. Myślę sobie, toż to dopiero będzie uczta, nie tylko dzieciom starczy, ale i sam się najem. Wtem coś mnie targnęło za nogę. Chciałem odlecieć, a tu obie nogi się zaplątały. Przyszedł człowiek, zabrał mnie do domu i wsadził do klatki. Rozpacz mnie brała. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Zdawało mi się, że ani jednego dnia nie wytrzymam w tym więzieniu. Ale trudno, trzeba było cierpieć. Siedział ze mną także w jednej klatce jakiś ptaszek, cały żółty. W naszym lesie nigdy takiego nie spotkałem. Ptaszek ten jak gdyby nie czuł, że jest w więzieniu. Był wesół, skakał, jadł dobrze i śpiewał bardzo ładnie. Śpiew ten rozrywał mnie trochę. Próbowałem parę razy śpiewać z nim. I udawało się nam. Potem ptaszek zapraszał mnie coraz częściej do wspólnego śpiewu i wkrótce śpiewałem tak jak on. Ludziom widać się to podobało, bo żywili nas dobrze, dawali dużo rozmaitych ziaren, konopi, trawy, ale cóż z tego, kiedy mnie ogarniała tęsknota za wami? Pewnego razu świeże powietrze wionęło na mnie, podniosłem głowę i zobaczyłem okno otwarte. Zleciałem do drzwiczek klatki, widzę, że są tylko przymknięte. Trąciłem je, otworzyły się i o szczęście, byłem w lesie w okamgnieniu. Ciekawym, czy mój towarzysz uczynił to samo. — To tatuś teraz tak śpiewa jak ten żółty ptaszek i zawsze nam tak śpiewać będzie? — pyta młody czyżyk. — I nas też nauczy? — mówi drugi. — Jacy my szczęśliwi, jacy my szczęśliwi! — zaświergodały pisklęta. — Pipi, cir, cir! I gromadka ptasząc zaczęła znowu wesoło szczebiotać. Czyżyk naprawdę śpiewał teraz lepiej od wszystkich innych czyżyków w lesie, a wszyscy słuchali ze zdziwieniem, nie mogąc zrozumieć, skąd tak ptaszek śpiewa. Na rok następny gromada czyżyków powiększyła się, stare czyżyki miały inne dzieci, a młode znów swoje pisklęta. Wszystkie trzymały się razem i słynęły w lesie z pięknego śpiewu, którego ojciec ich nauczył się od kanarka, będąc w więzieniu.